Cześć, witam Cię serdecznie w premierowym odcinku Czytelniczych Inspiracji dla Szkoły. Czytelniczych inspiracji, które wprowadzą zdrowy wymiar edukacji do Twojej szkoły, dzięki Tobie właśnie. Ten podcast jest kontynuacją serii Czytelniczych Czwartków, które ukazywały się co tydzień na moim kanale YouTube w zeszłym roku szkolnym, czyli 2018-2019. W tym roku chciałabym spróbować swoich sił w podcaście i sprawdzić też, czy przypadkiem dla Was nie będzie to bardziej wygodna forma do tego, aby korzystać z propozycji, które chciałabym Wam przedstawić. Wyobraź sobie, że jesteś rodzicem. Twoje dziecko zaczyna uczyć się chodzić. Jeden dzień, drugi, trzeci. Jeden tydzień, drugi, miesiąc. Ciągle upada. I w pewnym momencie Ty po prostu mówisz: wiesz co, Franek, nie, z tego nic nie będzie, po prostu daruj sobie, nie jesteś do tego stworzony, zobacz, ile czasu nam to zajmuje, ile energii, jak nam to w ogóle burzy życie rodzinne, ile jest problemów, ile razy upadłeś i płakałeś, bez sensu, ile kosztów w ogóle tutaj jest poniesionych, czasowych, nawet finansowych, bo tyle po prostu różnych szkód w domu wyrządziłeś, po prostu pogódźmy się z tym, nie będziesz nigdy chodził. Absurdalne, prawda? No właśnie, taki temat wybrałam na to nasze premierowe spotkanie. Odcinek nosi tytuł Immunitet dla błędów w szkole. Dlaczego? Po to, abyśmy właśnie budowali kulturę organizacyjną, która jest oparta na akceptacji błędów. Dlaczego? Dlatego, że każdy sukces, o którym czytamy, jest wypadkową wielu błędów, które czasami są nazywane porażkami, aczkolwiek to jest taki pejoratywny wymiar. Błąd zawsze występuje przed sukcesem, nawet w słowniku języka polskiego. I jeżeli my takiego myślenia nie wprowadzimy do szkół, mało tego działania, bo myślenie, myślę, że już o kulturze błędu mówi się dosyć dużo, ale nadal jest tak, że nie jest to na tyle wprowadzone praktycznie, a już w ogóle nie, jakoś strukturalnie, żeby taką pewność mieli nasi uczniowie. Oni wciąż czują taki lęk i obawę przed tym, że popełnią błąd i zostaną za to ukarani. Myślę, że nawet to jest wpisane w nas, nauczycieli, w nasze takie filtry myślowe, że właśnie w taki sposób my działamy. Może nawet nie w taki sposób my podchodzimy i oceniamy uczniów, staramy się może nawet tego nie robić, ale w taki sam sposób podchodzimy do siebie samych. Jeżeli my tego w sobie nie zmienimy, nie będziemy w stanie przekazać tego innego podejścia do budowania siebie, do budowania swojego sukcesu i swojej drogi kolejnym pokoleniom. Mówię to zupełnie świadomie, dlatego że mnie samej trudno było przełknąć chociażby to, że z podcastem, którego słuchasz, mierzę się już któryś nasty raz. O jednym z tych moich błędów i porażek napisałam w mediach społecznościowych i bardzo dziękuję za to, że tak ciepło zostało to przyjęte. Z radością, że mówi się o tym głośno, że faktycznie tak jest. Kiedy chcemy robić coś nowego, to po prostu zawsze zaczynamy z poziomu zero. Pomimo tego, że w innych dziedzinach już jesteśmy gdzieś tam na jakimś poziomie i chcielibyśmy wystartować właśnie z tego pułapu, to tak się nie dzieje. Po prostu znowu spadamy na poziom zero. Jest to bolesne, jest to ciężkie, ale uczy pokory i umiejętności wyciągania wniosków. Nawet z tak prostych rzeczy, technicznych chociażby, co na przykład było tutaj moim takim błędem, i to pokazuje nam też, z jakimi emocjami muszą się mierzyć nasi uczniowie podczas naszej oceny. Niezwykle cenna lekcja, dlatego że zapominamy o tym, jak bardzo to jest dla nich stresujące i frustrujące. Zastanawiałam się właśnie, jaką książkę wybrać. Temat już znacie, tak? Będziemy mówić o błędzie. Zainspirowała mnie do tego niesamowita książka, ponieważ napisana przez niesamowity duet. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj będę Wam opowiadała o książce, którą
napisali wspólnie tata i syn. Krystian Gontarek, rocznik 2001, w wieku 10 lat rozpoczął przygodę ze startupami. Kolejne jego projekty to m.in. Kit Gifter, Szlachta Startupuje. Od 11 roku m.in. występuje na TEDx Kids. Krzysztof Gontarek, współwłaściciel, prezes zarządu i redaktor naczelny Dziennika Internautów, jednego z najstarszych w Polsce serwisów o nowych technologiach, prawie i bezpieczeństwie w sieci, prezes fundacji, pierwsze miejsca są zawsze wolne. Książka nosi tytuł Gotowi na zabawę w biznes? Startup. Przypomnijmy sobie, startup to projekt związany z nowoczesnymi technologiami, które może stać się firmą. I o tym właśnie jest książka. Jest ona napisana z punktu widzenia syna i taty. I dokładnie w taki sposób jest podzielona. Najpierw większa część jest skupiona na emocjach, na przeżyciach, na doświadczeniach, które zdobył podczas realizacji tego projektu startupowego Krystian, czyli ten młodszy. I on tutaj mówi o wszystkim, co działo się w jego głowie, w jego życiu w tym czasie. A później przechodzimy do części, w której na ten sam temat, o tych samych wydarzeniach opowiada tata. Ponieważ jest tutaj ogrom bardzo ubogacających treści, podzielę ten podcast na dwie części. Dzisiaj skupimy się na relacji Krystiana, a w następnym odcinku opowiem Wam o lekcjach, które wyciągnął z tego doświadczenia jego tato. Jak widział pewne rzeczy, pewne wydarzenia, to co się działo z Krystianem, on ze swojego punktu widzenia. Na początek chciałabym bardzo mocno podkreślić to, z jakiego powodu w ogóle urodził się taki pomysł. Ponieważ tata wychodził z domu co tydzień na jakieś różne spotkania związane właśnie ze startupami, non-stop pracował przed komputerem, ale robił to z radością, z pasją i Krystian widział, że to przynosiło mu taką ogromną radość i po prostu taki power, że zainteresował się tym. Zapytał się, tato, gdzie ty w ogóle chodzisz i czym ty się tak naprawdę zajmujesz w życiu, że sprawia ci to taką frajdę, jak gdybyś się po prostu bawił. I to jest, kochani, najważniejszy hak w całej tej historii. To jest sposób na najlepsze chyba wychowanie właśnie przez modelowanie. Nie mówienie o tym, że musimy znaleźć coś takiego, co po prostu będzie nasze życie napędzało, że będziemy chcieli wstawać rano do pracy i po prostu cieszyć się, że możemy mieć jakąś fajny udział w tym, żeby zmieniać świat. W momencie, kiedy my codziennie rano marudzimy i narzekamy na to, że znowu do tej samej roboty idziemy. Jeżeli nasze dzieci i nasi uczniowie nie będą widzieli takiej spójności w nas, to nigdy nie zadziała. Ten tata nawet nie mówił o tym, że fajnie by było, żeby Krystian w ogóle zajął się w życiu czymś, co będzie mu sprawiało frajdę i pasję. On po prostu to robił. I to naturalnie przeniknęło do życia jego syna. Zapytał się więc, gdzie ty, tato, wyjeżdżasz? I on zaczął mu opowiadać o tych właśnie weekendach startupowych. I Krystiana to na tyle zainspirowało, że zapytał się, czy mógłby wziąć w tym udział. No i on pomyślał w sumie, dlaczego nie? I tak to się zaczęło. Postanowili razem wziąć byka za rogi i rozpisać pomysł na biznes, który mógłby Krystian zainicjować. Wymyślił sobie, że stworzy pewną aplikację. I kolejny ważny element tutaj się pojawia. Właśnie fajnie jest w tej książce opisana cała ta droga. I ja tak z punktu widzenia rodzica i nauczyciela przede wszystkim zwracałam uwagę na to, jak asekurował tata swojego syna cały czas, jak towarzyszył mu, nie wyręczał, nie dawał gotowych rozwiązań, ale stał ze swoimi rozłożonymi skrzydłami, wyprzedzał pewne rzeczy,
informował o tym, co się może wydarzyć. Pewne rzeczy zabezpieczał, jeżeli to było tylko możliwe dla niego, a Krystian by sobie z tym nie poradził. Takie po prostu mądra opieka i mądre przewodnictwo. I w takim właśnie miejscu my powinniśmy stać jako dorośli po prostu. Niezależnie od tego, czy jesteśmy rodzicem, czy jesteśmy nauczycielem. I tylko wtedy, w takich warunkach, jest możliwy taki samodzielny rozwój, świadomy, z wyboru, taki, który będzie faktycznie przynosił radość. I tutaj motywacja wewnętrzna po prostu full. Nie musimy się zastanawiać nad tym, jakich w ogóle narzędzi użyć, żeby tę motywację wewnętrzną po prostu rozbudzić. Ona się dzieje, ona się nakręca sama, dlatego że wszelkie decyzje są inicjowane od tego młodego człowieka, po prostu. Nic tu nie jest narzucane, on po prostu wystarczy taką chęć wzbudzić, żeby właśnie prowadzić takie życie pełne radości i realizacji samego siebie. Usiedli sobie razem i zaczęli szukać odpowiedzi na konkretne pytania. Ja te pytania tutaj przeczytam, bo one są kluczowe i myślę, że można je w bardzo prosty sposób zaaplikować do różnych dziedzin naszego życia. Nie tylko do rozwoju biznesu właśnie z na przykład startupowego czy z jakiejś aplikacji, ale naprawdę można je przeformułować w taki sposób, żeby znaleźć swoją drogę, taką życiową, w zakresie właśnie zawodowym. I dla doradców zawodowych myślę, że to też będzie bardzo pomocne. Jaki problem rozwiązuje mój pomysł na aplikację? Kto ma taki problem? Jak pokażę światu, że powstała aplikacja, z której można korzystać? Jak mógłbym na niej zarobić? 4 kluczowe pytania. O target, o problem, o sposób korzystania, zasady, instrukcje jakby i także o możliwość zarobku. Świetne, dlatego że bardzo życiowe i osadzone w takich realiach mocno. I ja tutaj już od razu pozwolę sobie wspomnieć o tym, że właśnie mapa karier jest takim narzędziem i taką organizacją, która pomaga młodym ludziom w odnalezieniu się na rynku pracy. Polecam Wam bardzo gorąco to miejsce. Będzie podlinkowane w opisie do tego podcastu. Dla wszystkich wychowawców, rodziców i tych, którzy zajmują się takim rzetelnym doradztwem zawodowym. Bo tam właśnie jest zestawienie zawodów, o których my nie mamy pojęcia. Tam są zawody obecnie funkcjonujące w świecie, w Polsce, ale także zawody przyszłości. Nie tylko w Polsce. Na przykład wyobraźcie sobie, jest taki zawód jak trener robotów. W życiu bym nie powiedziała. Czy na przykład gemmolog. Nie wiem do tej pory, czym się zajmuje, ale wiem, że taki zawód istnieje, bo widziałam na plakacie Map Career. Widziałam na plakacie, dlatego że wspólnie organizujemy Fit EduCamp 2, czyli całodniowe szkolenie dla wychowawców. To będzie taka konferencja multispeakerowa w Warszawie 20 października, także już naprawdę niedługo, niepełny miesiąc do tego wydarzenia. Jeszcze możesz się zapisać, jeżeli chciałbyś wziąć udział i gorąco Cię do tego zachęcam. Link także jest w opisie do tego filmu. Odbędzie się to spotkanie w Wawerskim Centrum Kultury i tam właśnie najpierw ja będę opowiadała o fit wychowawcy, za moment jeszcze powiem dlaczego właśnie i dlaczego uważam, że jest to cenne. Następnie pojawi się Agnieszka Barszcz i tutaj będzie opowiadała o czymś po prostu niesamowitym, dlatego że będzie mówiła o talentach neuronalnych, które każdy z nas posiada i każdy z naszych uczniów. Wyobraźcie sobie, że każdy człowiek na Ziemi posiada 34 talenty. 34 talenty neuronalne, które są po prostu u każdego z nas w zupełnie innej konfiguracji. I dzięki temu naprawdę jesteśmy wyjątkowi. I to nie są puste słowa, dlatego że każdy z nas rzeczywistość inaczej odbiera, inaczej rozwiązuje problemy. I to są właśnie te talenty, na których powinniśmy się opierać. Ale jeżeli my nie potrafimy nimi zarządzać, nie potrafimy ich rozwijać tak, aby talent niedojrzały stał się dojrzały i świadomie z niego korzystać, możemy robić sobie ogromną krzywdę, bojkotując wszystkie swoje przedsięwzięcia. I Agnieszka jest nauczycielem w szkole średniej, nauczycielem języka niemieckiego, który
wykorzystuje tę wiedzę w pracy ze swoimi uczniami i w pracy z nauczycielami. I właśnie o tym będzie opowiadała na swoim warsztacie, na panelu właśnie na Fit Wychowawcy. Przez 3 godziny. Później pojawia się właśnie mapa karier, która opowiada o tym, o jakich zawodach powinniśmy rozmawiać z naszymi uczniami, aby nie było tak, że wszyscy później na przykład skończą filologię polską i nie będzie pracy. I co potem? Tylko żeby faktycznie ukierunkować ich od razu na myślenie o tym, którą stronę rynku mogliby uderzyć, aby faktycznie się realizować. I od razu już są takie scenariusze lekcji, są takie narzędzia, aby dowiedzieć się, ile to będzie ich kosztowało, ale też ile zarobią, kiedy już ten zawód będą potrafili i będą mogli wykonywać. Wracając do książki. Rodzic z dzieckiem usiadł. Szukali odpowiedzi na pytania, bardzo podstawowe, które pomogły im wystartować w tym, żeby zacząć myśleć o produkcie, który chcą stworzyć i o biznesie, który chcą razem założyć. Tak jak Wam powiedziałam, w książce pojawia się mnóstwo takich fragmentów, nie tylko merytorycznie bardzo dużo i kalorycznie dużo dających nam wskazówek do tego, w jaki sposób właśnie prowadzić takie rozmowy z młodymi ludźmi, czy w jaki sposób budować biznes, bo to jest w ogóle też naprawdę taki podręcznik, można powiedzieć, to dodatkowo jest on opatrzony takimi refleksjami na temat różnych etapów drogi. Bo kiedy buduje się coś swojego, coś nowego, kiedy buduje się biznes, to w zasadzie jest się tam odpowiedzialnym za wszystko i trzeba przemyśleć każdą rzecz. Od stworzenia produktu, przez jego funkcjonalność, poprzez dotarcie do grupy docelowej, marketing, później jakąś informację zwrotną. No i fajnie byłoby uwzględnić to, czy my faktycznie na tym zarobimy, czy tylko będziemy sobie tutaj wolontariacko działać. Ale także wyjście do ludzi i opowiedzenie o tym. I na ten temat wypowiada się Krystian w taki sposób. Ponieważ musiał stworzyć ankietę, przeprowadzić ją, aby zrobić sobie taki zestaw, taką bazę badań, statystykę, na której będzie mógł budować swoją aplikację, swój biznes. Myślałam, że to będzie łatwizna. Podejdę, zapytam, czy ktoś chce wypełnić ankietę, podam ją, a po chwili odbiorę uzupełnioną. Jak bardzo się myliłem. Kiedy już miałam wszystko gotowe i nadszedł czas, żeby podejść do kogoś, to zacząłem się strasznie stresować. Zastanawiałem się, co będzie, jak ktoś nie zrozumie, po co ta ankieta, albo mi ją odda, albo będzie chciał się trochę pośmiać i wypełni ją głupimi odpowiedziami. Jak to będzie wyglądało? Nagle zacznę podchodzić do każdego z jakimiś papierkami i prosić go o udzielenie odpowiedzi na pytania? Po prostu bałem się reakcji moich rówieśników. Stałem z tymi ankietami i myślałem, co mam zrobić. W końcu wpadłem na pomysł, że zacznę ankietować osoby, które dobrze znam i wiem, że na pewno mi nie odmówią. Tak też zrobiłem. Podchodziłem do kolegów, dawałem ankietę i tłumaczyłem, o co chodzi. Potem prosiłem o pomoc osoby, z którymi trochę mniej się kolegowałem. Następnie dawałem ankietę tym, których tak dobrze nie znałem. Dzięki temu doszedłem do sytuacji, w której już nie miałem tak dużych obaw przed rozmawianiem z żadnym z rówieśników w mojej szkole. Tym sposobem udało mi się zgromadzić 25 wypełnionych ankiet. Krótki fragment, ale jak bardzo treściwy. Pokazuje, że jeżeli na tym etapie by się zatrzymał, bo pojawia się już strach i pewien taki opór materii, to nie wystartowałby, w ogóle by nie wystartował, już nie ruszył dalej, nie wystartowałby nawet z tym. A to jest etap, na którym wiele osób po prostu rozkłada łopatki i nie zaczyna budowania swojej działalności, nie zaczyna drogi swojej jako przedsiębiorca. Dlatego, że spotyka pierwsze jakieś przeszkody. Wydaje się nam czasami, kiedy oglądamy relacje różnych ludzi sukcesu, to jest takie proste. To tak jak sobie oglądamy, nie wiem, na przykład taniec łyżwiarski. Po prostu taniec na lodzie. To się takie lekkie wydaje. Takie po prostu wszystko
proste, idealne i takie, no po prostu staję na tych łyżwach na lodzie i jadę. No, to jest po prostu jazda bez trzymanki. I w momencie, kiedy zderzamy się z taką rzeczywistością, ważne jest, aby wyprzedzić to już swoimi myślami. To jest tak, jak na przykład taką zmianą w życiu, jaką chcemy dokonać, powiedzmy, zdobyciem jakiegoś tytułu naukowego, czy z odchudzaniem. Musimy własny opór materii po prostu przebić. Musimy się przez to przebić. To znaczy, musimy przewidzieć pewne trudności. Jeżeli my tego nie zrobimy, to idealny plan typu od dzisiaj po prostu piję tylko wodę, jem sałatę i przegryzam kamieniami i w ogóle po prostu totalnie zero i nic, nic nam nie da, dlatego że nie przewidzieliśmy trudności pod tytułem na przykład wyjście z kolegami na pizzę czy urodziny u cioci, gdzie wiadomo, że będą podane różne dania. I co my wtedy zrobimy? Trzeba się zmierzyć w głowie, w swojej głowie już z tym, że będzie nam trudno i pomyśleć sobie, co my zrobimy w zamian, czym sobie to zastąpimy. Czy weźmiemy ze sobą jedzenie, czy może z kolegami, kiedy będą chcieli się wybrać ze mną na pizzę, aby nie rezygnować z tych relacji towarzyskich, wybierzemy pizzerię, w której też podają sałatki. Ja sobie po prostu wezmę sałatkę na przykład. Ale jeżeli my nie przewidzimy tych trudności, bo na przykład my o nich nie wiemy, no to bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że polegniemy na tym etapie. Dlatego ta książka moim zdaniem jest po prostu przepiękną informacją budującą dla nastolatków, którą my dorośli powinniśmy im zaaplikować, aby zobaczyli to z punktu widzenia kogoś, kto jest w ich wieku, z czym się mierzył, po to, żeby byli świadomi tego, że takie momenty nastąpią. Po prostu. Nie ma innej drogi. Będą błędy, o tym też za chwilę, ale będą też momenty, w których trzeba się zmierzyć ze swoimi jakimiś strachami w środku. I jak to zrobić? On tutaj pięknie to opisał. Zaczął od tych, których zna, czyli zaczął budowanie swojego, no, biznesu, można powiedzieć, używając tych ciepłych kontaktów. I to jest bardzo ważna prawda w momencie, kiedy stajemy się przedsiębiorcą, że jeżeli zaczynamy uderzać tam, gdzie jest zimno, czyli tam, gdzie nas nikt nie zna, to jest największe prawdopodobieństwo, że usłyszymy 1000 razy nie na 1005 telefonów chociażby. Prawda? Bo nas nikt nie zna. Warto jest budować na zaufaniu. I tutaj możemy pociągnąć kolejne wnioski, czyli my najpierw musimy zbudować markę, która będzie dla innych godna zaufania. A z czym to się wiąże? Z ogromem pracy. Często za darmo. No właśnie. Dlatego warto jest takie kolejne jakby elementy rozkładać na części składowe i na tym na przykład budować właśnie lekcje czy rozmowę. Myślę, że to będzie niezwykle cenne. Dalej, musieli sobie znaleźć odpowiedzi na kolejne pytania. Jaki problem chcę rozwiązać? Czyj to jest problem? Na czym ma polegać moje rozwiązanie? Wchodzimy już coraz bardziej w konkrety. Kogo potrzebuję do pomocy, aby projekt się udał? Niesamowicie ważne pytanie. Później też w książce okazuje się, że to było takie słabe dosyć ogniwo, że nie potrafili właśnie dobrze szukać ludzi, którzy mogliby im pomóc zbudować ten startup. A jakich ludzi powinni szukać? Takich, którzy są całkowicie inni od nich, którzy posiadają inne talenty niż ich talenty. I tutaj znowu wracamy do panelu, który przygotuje Agnieszka Barszcz, przygotowała już, ale nam zaprezentuje, na FitEducampie Dwójce w Warszawie. W jaki sposób powinniśmy budować nasze zespoły klasowe czy szkolne? Świetnie byłoby, gdyby taki test Gallupa był przeprowadzony w szkołach dla nauczycieli, żeby dyrektorzy też wiedzieli, jak rozplanować pracę taką zespołową, bo wtedy naprawdę
W każdym zespole, jeżeli będą ludzie posiadający różną konfigurację talentów, są w stanie zajść bardzo, bardzo daleko, bo jeżeli będą sami wizjonerzy, a nie będzie żadnego analityka, no to słabo. Jeżeli mój mąż fruwałby tak w chmurach jak ja, nie słuchalibyście dzisiaj tego podcastu. On w naszym teamie jest takim panem technicznym i kimś, kto po prostu tak biznesowo tutaj dowodzi, stąpa po prostu mocno po ziemi. Z kolei, jeżeli ja też bym miała takie myślenie, to też nie wystartowalibyśmy z niczym, dlatego że ja też wciąż widziałabym pewne ograniczenia, jakieś niedoskonałości, jakieś możliwości popełnienia błędów, czy coś, co by nas zatrzymywało. Ale jeżeli połączymy dwa zupełnie różne sposoby odbierania rzeczywistości i reagowania na problemy, jesteśmy w stanie to połączyć w coś, co będzie po prostu petardą. I tak powinniśmy budować nasze zespoły klasowe. I o tym właśnie będzie opowiadała Agnieszka. Dalej, kochani, tata z synem musieli przygotować prezentację, podczas której Krystian będzie mógł opowiedzieć o swoim pomyśle. Prezentację, na którą będzie przedstawiał na Startup Weekendzie. I to dopiero był moment, który otworzy drzwi lub zamknie. Wiecie, ile ta prezentacja miała trwać? 60 sekund. To jest niesamowite, że w taką ilość czasu można skompresować wszystko, co się powinno powiedzieć, aby sprzedać dany produkt. Pomysł. Zauważcie, ile on kompetencji musiał nabyć, żeby dojść do momentu startowego. Jeżeli w taki sposób pracowalibyśmy w szkole właśnie na takich projektach, to nasi uczniowie po prostu mieliby szansę wyjść ze szkoły naprawdę będąc mistrzami. Mistrzami kompetencji miękkich i radzenia sobie z różnymi problemami, czyli coś, co właśnie ludzi blokuje i co nie pozwala im się oderwać od etatu, który ich męczy, ale jest pewny. I smutne to jest, bo jeżeli faktycznie tak jest, że na etacie kogoś ta praca cieszy i jest po prostu codziennie pozytywnie nakręcony i z radością biegnie do pracy, co jak najbardziej jest możliwe i sama tego doświadczyłam, pracując w szkole, że to jest po prostu cudowna rzecz. Ale w momencie, kiedy zdajemy sobie sprawę, że moglibyśmy gdzieś indziej coś jeszcze zrobić, to zamiast później całe życie żyć w smutku i takiej frustracji, że nie spróbowaliśmy, jeżeli jesteśmy wyposażeni w kompetencje, które nam pomogą, czyli w umiejętność radzenia sobie z błędem, w kulturę budowania na błędzie i w niebanie się popełniania tych błędów, bo szkoła by w nas tego nie wpoiła, to o ile dalej moglibyśmy zajść? Gdzie my moglibyśmy być? Cudownie byłoby, gdybyśmy te lekcje, czasem nasze gorzkie, wykorzystali do tego, aby pomóc rozpościerać maksymalnie skrzydła naszym uczniom. A jaki to jest prosty sposób na to? Dać możliwość popełniania błędów, bezpiecznego, które nie będzie oceniające, ale będzie wspierające. W momencie, kiedy Krystian uczył się tego przemówienia na 60 sekund, bo domyślacie się, że tutaj po prostu umiejętności oratorskie i takiego skompilowania w pigule wszystkiego, co chciałby wiedzieć, z jakimś hakiem na początku, z jakąś budową klamrową, z czymś, co po prostu tak przykuje słuchaczy i po prostu wbije w fotele, musiała być mistrzowska. Oczywiście nie od razu na poziomie full, ale musiał na tę drogę wejść, żeby zapoznać się z tym, w jaki sposób to naprawdę mistrzowie robią. I tutaj znowu te kompetencje miękkie i umiejętność prezentowania się. Odsyłam Was także do książek Wychowanie do osobistego rozwoju, których jestem współautorką.
są dwie części rozpisane w taki sposób, aby właśnie budować kompetencje miękkie w naszych uczniach, na przykład na lekcjach wychowawczych. I tam jest także lekcja odnosząca się do przemawiań publicznych. A jeżeli chcielibyście to też przetestować na sobie, bo nie ma nic lepszego niż nauczenie się czegoś i zmierzenie się ze strachem, które na przykład muszą przełknąć nasi uczniowie, niż właśnie to przetestowanie na sobie, polecam Wam organizacje non-profit, które są w każdym większym mieście w Polsce, mianowicie Toastmasters. Ja także należę do Toastmasters na szczycie w Bielsku-Białej i tam uczymy się sztuki prezentacji, sztuki mówienia i sztuki zarządzania ludźmi. Podlinkuję Wam także to miejsce. Polecam Wam także wpis na moim blogu, który opisuje to, jakie elementy właśnie z Toastmasters moglibyśmy wprowadzić na nasze zajęcia w bardzo prosty sposób, aby takie ćwiczenia w mówieniu i w prezentowaniu siebie, w umiejętności sprzedaży i mówienie językiem korzyści można na lekcje zaaplikować. Także szukajcie linku w opisie. I teraz, a propos tej 60-sekundowej prezentacji i treningu do tego. Krystian wspomina też w książce o tym, takie daje bardzo praktyczne wskazówki, na przykład o tym, aby w dniu wystąpienia już nie powtarzać mowy zbyt wiele razy, aby nie stracić zapału i energii. Proste niby, ale jak bardzo często o tym zapominamy. Wałkujemy coś do końca, wypruwając się z zasobów powera i później stajemy tacy zmęczeni, na przykład na zebraniu rodziców albo na jakiejś ważnej prelekcji, bo po prostu ciśniemy do samego końca. A jedyna rzecz, która nas w tym świecie wielości maksymalnego pluralizmu wyróżnia, to właśnie energia. I to, czy przykujemy kogoś swoją właśnie taką siłą, swoim sposobem przekazu, swoją energią. Dlatego zarządzanie sobą w czasie mega ważne, ale zarządzanie swoją energią chyba jeszcze ważniejsze. Więc kolejna lekcja tutaj. Praca z mentorami później się rozpoczęła. Domyślacie się, że ta prezentacja poszła dobrze. Rozpoczęła się praca z mentorami, a więc poznawanie różnych metod pracy od mistrzów. Świetnie, najszybciej, najszybsza droga. Najlepiej uczyć się od kogoś, kto jest w miejscu, do którego chcielibyśmy dojść. I tutaj poznał na przykład metodę Kanban, czyli metodę zarządzania zadaniami w taki sposób, aby rozpisać je na takie trzy tabele, trzy kolumny. Zadania do zrobienia, zadania w trakcie i zadania zrobione. I później przypisywanie ich do kolejnych osób, które miały być w zespole. Ale właśnie dosyć trudno było im znaleźć takie osoby, ponieważ wszyscy z pomysłem byli zachwyceni, ale jakoś nikt do nich nie dołączał. I o tym też świetnie tutaj w książce opowiadają. Warto sobie to przeczytać. Kolejny fragment chciałabym Wam przeczytać. Mianowicie genialne wnioski Krystiana z błędnego planowania. A propos właśnie zarządzania sobą w czasie i swoją energią. Ponieważ bardzo wiele chciał zrobić, chciał być już w miejscu, w którym są mistrzowie o wiele starsi od niego. Przypominam, że on zaczął, gdy miał 10 lat. 10 lat. I po prostu był taki moment, że zaczął się wypalać. Chciałem wszystko jak najszybciej osiągnąć i nie zdawałem sobie sprawy, że powinienem planować mniej niż mi się wydaje, że będę w stanie zrobić. Planowałem wręcz odwrotnie i przesadzałem z ilością spraw do ogarnięcia oraz liczbą postanowionych sobie celów. Z tego powodu nie wyrabiałem się z realizacją części zadań wynikających z planu dnia lub tygodnia i bardzo się tym przejmowałem. Czy to się wydaje znajome? Kiedy to czytałam, sobie myślę, jejku, jakie mądre dziecko. W tym wieku już potrafił takie wnioski wyciągnąć, a ja, stara baba, nie potrafię nadal tej umiejętności opanować. Po prostu ciśniemy do kalendarza ile się da, a tak naprawdę zarządzanie sobą w czasie i swoją energią polega na eliminacji i delegowaniu. Ale to już temat na inny, myślę, podcast. Natomiast tutaj zasługuje też na uwagę ta umiejętność rodziców, którzy czuwali i widzieli, że zaczyna pracować pod presją. Powiedzieli, stop synu, to Ci miało sprawiać radość. Eliminujesz teraz to. Zostawiasz sobie tylko trening kodowania, bo to jest coś, jeżeli byś tego zrezygnował, to mógłbyś się po prostu uwstecznić przez te 2-3 miesiące, w którym chcemy, żebyś sobie zrobił przerwę, żeby się zregenerować i Twoja praca poszłaby na marne, więc szkoda, ale pozostałe rzeczy zostawiasz. I ten mądry rodzic, mądry dorosły, jeżeli czuwa, potrafi pomóc w podjęciu takiej decyzji, bo
dziecko, jeżeli się tak bardzo zafiksuje na cel, myślę, że nawet my mamy z tym problem, nie jesteśmy w stanie sami obiektywnie takiej szybkiej roszady dokonać. I dobrze jest, jeżeli taki anioł z boku czuwa. Kiedy skończyłam 4 klasę, podczas wakacji postanowiłam odpocząć od startupów. Pewnego dnia poszedłam z tatą na spacer z psem. Zaczęliśmy rozmawiać o programowaniu, o stronach, które ostatnio stworzyłem, o tym, jak to wszystko postrzegam. Wytłumaczyłam tacie, jak rozumiem strukturę strony internetowej i to, jak jest zbudowana. Pokazałam to na podstawie ludzkiego ciała. Podzieliłam poszczególne sekcje strony na części ciała zgodnie z nazwą angielskich znaczników strony. Tłumaczyłem, dlaczego uważam, że dana część kodu wprowadza się właśnie w tej sekcji, a nie innej. Tata powiedział mi, że ciekawie to postrzegam i pewnie moi rówieśnicy lepiej zrozumieliby taki przekaz, niż gdyby opowiedział im to dorosły swoim językiem na podstawie swoich skojarzeń. Tym sposobem narodził się kolejny pomysł, aby uczyć innych, ponieważ jest to genialny sposób na to, aby lepiej uczyć się samemu. I tata Krystiana powiedział mu, skoro wiemy, że tak jest, grzechem byłoby nie skorzystać. Dlatego zaczynają nowy projekt, w którym właśnie Krystian uczy swoich rówieśników programowania. Jednak to nastręczało nowych problemów, a co za tym idzie, też nowych błędów. Ponieważ trudna rola nauczyciela, która została przydzielona piątoklasiście, jest jeszcze trudniejsza niż bycie nauczycielem w wieku dorosłym. Domyślamy się, jakie to niesie ze sobą różne konsekwencje i różne niebezpieczeństwa, ponieważ on wchodził do klas, w których są jego koledzy, miał prawo obawiać się tego, że zostanie odrzucony, że będzie postrzegany jako ktoś, kto się wymądrza, wywyższa, albo że jeżeli popełni jakiś błąd, to po prostu będzie wyśmiany i będą z niego kpić. Okazało się, że trening uczenia innych także był obarczony różnymi błędami. I te błędy są opisane w książce. Nie były to tylko błędy takie komunikacyjne w relacji uczeń-nauczyciel w momencie, gdy były to osoby tego samego wieku, ale także dotyczące na przykład tego, że na niektórych warsztatach było przedstawiona zbyt duża ilość materiału, która co obciążało i tego, które wykładał, a także tych, którzy tego słuchali. I kolejne takie błędy są opisywane właśnie tutaj w tej książce i po prostu analizowane. Wyciągane są wnioski na bieżąco. Dzięki temu też widać drogę, jak produkt, który powstawał w pracy taty i syna, stawał się coraz lepszy. Po prostu jak z tego węgla na naszych oczach zostaje zrobiona taka obróbka, że powstaje diament. I my w tym możemy uczestniczyć. Dlatego jeszcze raz podkreślam, że właśnie ta relacja opowiadania o błędach, o różnych potknięciach i wyciąganie z nich wniosków w tej książce jest po prostu bezcenna. Kolejny aspekt, na jaki chciałabym zwrócić uwagę, to fakt, że sam Krystian podkreśla, że wejście w budowanie startupów dało mu oczywiście ogromną wiedzę taką biznesową, wiedzę i umiejętności z zakresu budowania takich kompetencji miękkich, odwagę. Pokazało mu, że może liczyć na tatę. Wiedział to jeszcze mocniej niż przed wejściem w doświadczenie startupowe. Ale także pokazało, jak bezcenną jest cechą wytrwałość. I o tym opowiada tutaj. Prowadzenie projektów i uczenie się nowych rzeczy, których te projekty od Ciebie wymagają, to najlepszy trening wytrwałości. Kiedy widzisz, że dzięki konsekwencji udaje Ci się osiągnąć nawet mały cel,
Na przykład zbudowałeś coś lub pomogłeś w czymś komuś, sprawia to niemałą satysfakcję. Te namacalne efekty Twojej pracy bardzo motywują dalej do działania. Cieszę się bardzo, że ta wytrwałość tutaj się pojawia i jest ona podkreślona, bo tak naprawdę zacząć coś nowego, zacząć jakąś zmianę, jak to się mówi brzydko, każdy głupi potrafi. I myślę, że kogokolwiek na ulicy byśmy się nie zapytali, czy próbował realizować jakieś nowe swoje postanowienia i zmiany z kolejnym nowym rokiem, przyzna, że tak, że chociaż raz w życiu próbował. Ale niewielu z tych osób, o których byśmy zapytali, będą tacy, którzy doprowadzili tę chęć zmiany do końca. Bo tutaj się rozbijamy o wytrwałość, czyli o to wstawanie w momencie, gdy popełniamy błąd, gdy upadamy. Czyli coś, co jest najważniejszym elementem uczenia się. Czyli coś, na czym powinniśmy oprzeć naszą edukację w szkołach. Ponieważ błędy są kosztem postępu. Powinniśmy mieć taką ideę, aby mylić się szybko i często. Jak najszybciej popełniać błędy, bo wtedy ta nasza droga do sukcesu się skraca, zmiana następuje szybciej wyciągamy wnioski i jesteśmy w stanie zbudować jeszcze więcej. Powiem Wam, że nawet pomyślałam sobie coś takiego, że byłoby ciekawym pomysłem, aby zrobić takie wydarzenie, taką konferencję dla nauczycieli, która nosiłaby tytuł Moje nauczycielskie błędy. Na tym spotkaniu nie opowiadalibyśmy o tym, jacy to jesteśmy cudowni, jakim genialny mamy pomysły, jakie cudowne rzeczy w szkole robimy, ale opowiadamy o tym, co nam w szkole nie wyszło, co oczywiście mogło zaowocować czymś znacznie lepszym. Ale chodzi o to, aby pokazać drogę. Jeżeli już teraz chcielibyście posłuchać o czymś takim, ponownie zaproszę Was na Feed EduCampa 2, ponieważ tam ja w moim pierwszym panelu, który nosi tytuł Feed Wychowawca, który za każdym razem jest zmieniany i ulepszany, bo ja także popełniam błędy i też widzę, co się sprzedaje, co Wam się podoba i jakie macie oczekiwania i to do Was dostosowuje to szkolenie. Opowiadam o moim największym wychowawczym błędzie, który mógł mnie kosztować utratę praw do wykonywania zawodu. Myślę, że dla osób, które startują w roli wychowawcy lub startują w ogóle w roli nauczyciela, jest to ważna lekcja i fajnie te błędy zobaczyć u kogoś, niekoniecznie je przeżywać na sobie, bo bolesne były. Zatem myślę, że idea obłędnych błędów, zaczerpnę tutaj temat webinaru, który prowadziła Dorota Kujawa-Weinke, który także podlinkuję Wam tutaj w opisie do tego filmu, jest jak najbardziej trafiona i byłoby świetnie, gdyby taka kultura budowania na błędach weszła z impetem do naszych szkół. Oczywiście to też nie chodzi o to, żeby robić rewolucję, ale aby małymi krokami wprowadzać taką świadomą refleksję na temat tego, jak wiele te błędy mogą nam dać. Ale najskuteczniejsze to będzie, jeżeli taka filozofia wejdzie w życie naszych uczniów na zasadzie modelowania, czyli po prostu zobaczą, że my taką filozofią się kierujemy i my nie uciekamy przed tym, aby stanąć twarzą w twarz ze swoimi błędami, żeby się do nich przyznać i wyciągnąć wnioski. Dlatego jeszcze raz proponuję zorganizowanie takiego spotkania, takiej konferencji czy warsztatu. Dajcie znać, co sądzicie o takim pomyśle. Przede wszystkim zachęcam Was do przeczytania książki, o której opowiadałam Wam tak długo. Mam nadzieję, że nie zasnęliście podczas tego podcastu. Druga część, czyli relacja z punktu widzenia taty, pojawi się następnym razem. A ja dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Życzę Wam sowitych, pięknych, owocnych błędów, które zaprowadzą Was tak daleko, jak tylko daleko chcielibyście zajść. Do usłyszenia.